Niestety nie będę mógł wygłosić swojego wystąpienia, ponieważ nie jest to moje wystąpienie, tylko tekst przygotowany przez profesora. Ja tylko mu pomagałem, co najwyżej mógłbym powiedzieć, że byłem jakimś tam, asystowałem przy przygotowaniu tego tekstu. Nie czuję się specjalistą w tej dziedzinie, ażebym mógł tutaj w sposób z autorytetem jakimś się wypowiadać w tych skomplikowanych bardzo zagadnieniach biologii. Ponieważ pan profesor Chrapkiewicz no, jest w takim stanie zdrowia, że nie mógł tutaj z nami być, tak jak wspólnie powiedział, prosił mnie, żeby wygłosić w jego imieniu ten referat, dlatego ja go po prostu tylko odczytam. Perspektywy postępu badań w biologii. Waga i ilość odkryć w biologii w ostatnich kilku dziesięcioleciach przekracza daleko wszystkie te, które dokonano od początku ludzkości. Dzięki zastosowaniu odkryć w agronomii i medycynie uratowano dziesiątki milionów ludzi. Prace nad syntezą białek i kwasów nukleinowych DNA i RNA i jej mechanizmami doprowadziły do ich poznania i zastosowań w praktyce. Obecnie od kilku lat czekamy na nowe odkrycia. Dokonywały się one bowiem do tej pory w czasie, nie linearnie, ale periodycznie. Nie ulega wątpliwości, że przyszły skok w odkryciach w tej dziedzinie będzie dotyczył produkcji i zastosowań komórek macierzystych. Ważnym wydarzeniem w historii biologii było również niedawne odczytanie genomu człowieka, które dało impuls do nowych odkryć i ich zastosowań, na przykład w transgenezie. Odkrycie to nie miało jednak takiej wagi, jak wcześniejsze poznanie struktur DNA i RNA. Należy oczekiwać, że dalsze badania genomu człowieka będą mieć charakter fundamentalny i spowodują bardzo ciekawe i ważne zastosowania, na przykład komórek macierzystych. Inną ważną dziedziną objętą badaniami współczesnej biologii są rośliny transgeniczne, z którymi wiąże się wiele nadziei w związku z ich gospodarczym zastosowaniem. Problem w tym, że prawie każde nowe odkrycie stawia wiele nowych pytań i problemów badawczych, które znów należy rozwiązywać. To sprawia, że biolodzy mają wiele jeszcze do zrobienia i w tym tkwi być może urok tej dziedziny nauki, a może niesie to z sobą również często frustrację i zniechęcenie. W tekście niniejszym chciałbym zaprezentować wybrane i tylko nieliczne zagadnienia z zakresu współczesnej biologii, które w ujęciu popularnym są, jak się wydaje, bardzo interesujące. Pierwsze to komórki macierzyste. Dziedzina w pełnym rozwoju i z wielką nadzieją na przyszłość. Tak z punktu widzenia zasadniczego, jak i zastosowań w medycynie. Obecnie istnieją dwa problemy związane z wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie, które są przedmiotem intensywnych badań i studiów. Pierwsze to źródła i otrzymywanie dużej ilości tych komórek i drugie metody wszczepiania ich do miejsc poddanych reparacji. Dotychczas komórki macierzyste były pozyskiwane w czasie porodu z macic matek. Obecnie udało się komórki takie wyhodować stabilnie po dyferencjacji in vitro z komórek somatycznych, takich jak fibroplasty. Komórki macierzyste, nad którymi trwają prace, będą prowadzić do nowego rozwoju medycyny reparacyjnej, w której schorzałe, zniszczone czy zużyte organy będą mogły być zastąpione nie przez trudne przeszczepy, jak to się dzisiaj dzieje, ale przez naprawę, czyli reparację z zastosowaniem komórek macierzystych. Komórki macierzyste posiadają bowiem zdolność przemiany w dowolne inne komórki, nawet nerwowe, po wprowadzeniu ich tam, gdzie reparacja jest konieczna. Postępy w tej dziedzinie są duże, a wyniki już otrzymane
u zwierząt zapowiadają zastosowanie ich w medycynie w przyszłych 10-15 latach. Warto wspomnieć, że w naturze takie reparacje istnieją na przykład u niektórych płazów, u których utracona kończyna jest regenerowana, co prawda nie w 100% jako identyczna, ale funkcjonalna. Drugi dział biologii, którym wiąże się duże nadzieje i postęp, badania to rośliny transgeniczne. Niektóre rośliny mogą asymilować azot z atmosfery dzięki symbiozie z pewnymi bakteriami. Istnieje projekt wszczepienia tym roślinom na stałe 17 genów bakterii tak, aby asymilacja azotu mogła odbywać się bez tradycyjnej symbiozy z tymi bakteriami. Otworzyłoby to w przyszłości duże możliwości w dziedzinie syntezy białek człowieka, hormonów i innych bardzo cennych dla przemysłu farmaceutycznego substancji. Jak dotychczas udało się otrzymać laboratoryjnie rośliny produkujące hormon o nazwie gonadotropina chorionu i przeciwciała człowieka immunoglobina. Pracuje się obecnie nad poprawą właściwości smakowych i odżywczych roślin spożywczych. Dzięki fotosyntezie i wprowadzeniu do zbóż i kukurydzy aminokwasów takich jak metionina, tryptofan, lisyna w 1986 roku w Australii wzbogacono po raz pierwszy lucernę genami aminokwasu siarkowego. Owce żywione tą lucerną produkują o 30% więcej wełny niż poprzednio. Wpływa się również na poprawę smaku niektórych owoców, wszczepiając im geny aspartamu, który jest 3000 razy słodszy od cukru. Zwiększa się także odporność roślin na choroby i herbicydy, czyli środki chemiczne szkodliwe dla roślin, wszczepiając im geny bakterii odpornych na działanie herbicydów. Podobnie postępuje się z genami bakterii owadobójczych, Bacillus thuringiensis, oraz genami zapobiegającymi rozwojowi pewnych wirusów. Poważny problem w rolnictwie stanowi konieczność uodpornienia roślin na działanie mrozu. Na przykład zdarzało się we Francji, że nawet trzykrotne wiosenne przymrozki powodowały ogromne straty w uprawach, przy czym kryształki lodu tworzą się na skutek działania wszechobecnych w naturze bakterii i dzieje się to już w temperaturze minus 3 stopni. Wystarczy więc wymienić jeden gen w budowie jednego białka tych bakterii, aby temperatura tworzenia się lodu została obniżona do minus 10 stopni Celsjusza. Wszczepianie roślinom takich genów, które produkują substancje uodporniające je na mróz, będzie też w przyszłości zapewne możliwe. Bakterie hamujące proces zamrażania są już otrzymywane na szeroką skalę, ale niektóre kraje, jak na przykład USA, sprzeciwiają się ich praktycznemu użyciu. Pozwólcie Państwo na króciutką dygresję. Ostatnio, bodajże w Polityce, ukazała się taka informacja, że wszczepienie witaminy A do ryżu tymi metodami genetycznymi spowodowałoby uchronienie od śmierci i od ślepoty dzieci w ilości około 500 000, która to choroba występuje w biednych państwach południowo-wschodniej Azji. Z czego te 500 000 w następnym roku, z tej ilości 500 000 dzieci, połowa z nich w następnym roku po prostu umiera. Brak witaminy A, jak się okazuje, w pewnych warunkach egzystencjalnych jest tak po prostu bardzo niebezpieczna. Takim procesom sprzeciwiła się organizacja Greenpeace. Na końcu tego tekstu autor mówi, że jakoś los tych setek tysięcy dzieci tym ludziom, działaczom Greenpeace jest jakoś obcy. Dyskutując z profesorem o tych problemach, profesor twierdzi,
że główną barierą, która powoduje, że żywimy nieufność do żywności GMO, jest nasz mózg, mówi. To w naszym mózgu jest zakodowany lęk przed tym, co jest nowe. I z jego punktu widzenia i według rzetelnych badań, które do tej pory zostały przeprowadzone, nie ma żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o spożywanie i wykorzystywanie żywności GMO. Oczywiście każdy z nas będzie miał swój pogląd na ten temat, ponieważ zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy komuś wierzą. Przecież my tych wyników badań nie weryfikujemy, tylko opieramy się na tym, co zostało, co nam jest przekazywane. No ale jeżeli ja na przykład słucham dyskusji w telewizji, z jednej strony występuje polityk, który jest prawnikiem i mówi, że żywność modyfikowana genetycznie jest bardzo szkodliwa, a z drugiej strony jest wypowiedź profesora genetyki, który mówi, że nie ma żadnych zagrożeń, co potwierdzają badania do tej pory prowadzone, no to jestem w stanie bardziej uwierzyć profesorowi genetyki. I trzeci element, genom człowieka. Genom to całość zorganizowanych genów w chromosomach, w jądrze każdej komórki, w dwóch egzemplarzach każdej komórki somatycznej i w jednym egzemplarzu w komórkach płciowych, jajko i spermatydy. Zawiera on wszystkie informacje o budowie i funkcjonowaniu organizmu. Ilościowo te informacje są nieskończenie duże. Można je porównać do całości dzieł literackich znajdujących się w dużej bibliotece uniwersyteckiej. Kod, w który wpisany jest genom, jest uniwersalny. Ten sam u bakterii i u człowieka. Oznacza się go 4 literami, które mogą dać tylko 64 sygnały, z których każdy definiuje jeden z 20 kwasów aminowych białek, które są jednocześnie molekułami budowy i funkcjonowania każdego organizmu. Skąd pochodzi genom człowieka? Jest on rezultatem ewolucji, która trwała kilkaset milionów lat. Zaczynając od pierwszego, najprostszego organizmu, przodka naszej bakterii, o którego powstaniu nie mamy najmniejszego pojęcia, tak jak o pochodzeniu kosmosu i mechanizmie ukazania się pierwszego Homo sapiens. Rozpoczynając od bakterii, organizmów jednokomórkowych bez jądra i z jądrem, do roślin, później do zwierząt i coraz bardziej i bardziej skomplikowanych organizmów, ich genomy, to znaczy ilość informacji, które zawierają, są coraz bardziej złożone. Same różnice są coraz mniejsze między genomami zwierząt na szczycie ewolucji, zaś na przykład różnica w strukturze genomu orangutana i człowieka jest mniejsza niż 1,5%, podczas gdy różnice między różnymi rasami Homo sapiens mogą dojść do 0,5%. Te małe 1,5% różnicy między małpą i człowiekiem są ogromnie trudne do zrozumienia. Trzeba sobie wyobrazić, że długie miliony lat temu, przypuszczalnie w krótkim czasie, u przodka człowieka zakumulowały się tysiące niewidzialnych mutacji, które można tylko przez jedną ostatnią mutację kluczową zostały otwarte, prowadząc do powstania Homo sapiens. Może nie natychmiast do Homo sapiens, ale jest pewne, że takich etapów było bardzo mało. Paleontologia pokazuje, że takie skoki w ewolucji miały miejsce. Wykopaliska, w niektórych wypadkach świadczą o tym, że tak było, bo nigdy form pośrednich nie odnaleziono. Od powstania Homo sapiens nie ma danych, które pokazałyby dalszą jego ewolucję, tylko o pochodzeniu genomu. Przy tym jest niemal pewne, że już pierwotny Homo sapiens, przy założeniu, że żyłby w naszych czasach, dajmy na to w Strzyżowie,
Po odpowiednim przygotowaniu ze względu na swoje zdolności mógłby nawet prowadzić samolot odrzutowy. Powróćmy do genomu człowieka i jego modyfikacji naturalnej albo spowodowanej przez manipulacje prowadzące do jego lokalnych zmian i ekspresji w formie białek. Jest to ważne w przypadku naprawy błędów, które w nim mogą powstać i okazywać się przed albo po urodzeniu się dziecka. Takimi, które okazują się później, są na przykład cukrzyca czy pewne choroby układu nerwowego, na przykład choroba Alzheimera. Znamy obecnie ponad 100 ciężkich, nieuleczalnych chorób genetycznych. Dzięki pracom, które trwały ponad 25 lat, obecnie cały genom człowieka został już rozszyfrowany. Dzięki temu w wielu wypadkach dokonywane analizy pozwalają zlokalizować naturę zmian, które prowadzą do takiej czy innej nieuleczalnej choroby. Przed opisaniem sposobu i możliwości naprawy błędów w genomie człowieka kilka słów o rozmieszczeniu genów. Geografia pozycjonowania każdego genu w genomie jest stabilna i położenie genu w wyznaczonym miejscu prawie zawsze jest na tyle fundamentalne, stałe, żeby mógł on wyrazić się w formie białka. Wprowadzenie tego samego genu, ale w złym miejscu, może nie tylko doprowadzić do jego milczenia, ale także zneutralizować geny bliskie w szczepieniu. Dlatego problemy naprawy genomu są często eksperymentalnie trudne. Krótko mówiąc, eksperymentalnie naprawa taka może mieć miejsce albo w komórkach płciowych, to znaczy jajka, do którego można wprowadzić gen otrzymany z komórek somatycznych krótko po rozdzieleniu jego jądra, albo wprowadzić go do komórek somatycznych schorzałego organizmu. Znając krańcowe struktury przyboczne genów, dodaje się je z genem w celu jego inkorporacji we właściwym miejscu genomu. Wcześniej ten preparat jest wcielony do małego genomu wirusa patologicznie zneutralizowanego, ale zakaźnego. Wirus ten rozprowadzi wszczepiony gen do rozwijających się komórek przez wymianę materiałów genetycznych, co pozwoli wszczepić gen we właściwym miejscu. W ten sposób naprawa genomu prowadzi do uzdrowienia definitywnego i trwającego przez następne pokolenia. Obecnie takie prace osiągnęły sukces u niektórych zwierząt, na przykład w przypadku cukrzycy i kilku eksperymentalnie wywołanych innych chorób. Chodzi tu o manipulację, która poza ogromnym niebezpieczeństwem uszkodzenia genomu prowadzą do bardzo groźnych zmian i ich manifestacji po narodzeniu. Takie manipulacje z punktu widzenia etyki są u człowieka niedopuszczalne i trzeba wierzyć, że nigdy nie będą miały miejsca. Drugi rodzaj wprowadzenia genów to ten dotyczący komórek somatycznych chorego organizmu. Takie wszczepienie nie wzbudza krytyki z punktu widzenia etycznego. W tym wypadku w dużej ilości potrzebny gen jest przygotowywany jak poprzednio. Po zakażeniu organizmu przez wirusa zawierającego ten gen jest on wszczepiony do genomu komórek somatycznych. Jego ekspresja w formie białka prowadzi do zniknięcia choroby. W tym wypadku jednak tylko osoba, która otrzymała dany gen, jest uleczona, ale jej pokolenia ciągle przekazują chorobę. Transgeneza z komórkami płciowymi jest niedopuszczalna u człowieka z punktu widzenia etycznego, ale z kolei transgeneza somatyczna, lecząca, jak powiedzieliśmy wyżej, indywidualnie, niedziedzicznie, jest możliwa i moralnie dopuszczalna. Jeżeli chodzi o zwierzęta, a zwłaszcza rośliny, gdzie problemy etyczne nie istnieją lub są niewielkie, transgeneza doprowadziła już do ogromnych sukcesów. Dzięki niej na przykład w latach 50. i 60. w Indiach, gdzie śmiertelność z głodu była ogromna, obecnie nie tylko znikła, ale Indie stały się wielkim eksporterem ryżu, zawierającym kilka witamin wprowadzonych przez manipulacje genetyczne, których brak prowadził dawniej do sytuacji katastroficznych.
Wydaje się niepodważalne, że organizmy genetycznie zmodyfikowane mają ogromną przyszłość i pozwolą żyć nowym miliardom ludzi, których ilość powiększa się na naszej planecie. Transgeneza pozwala także produkować setki cennych lekarstw i produktów przemysłowych, bardzo trudnych do wytworzenia przez syntezy. W tym wypadku także kontrola powinna jednak być stosowana przed groźbą wprowadzenia genów niebezpiecznych dla człowieka. Powinna ona być prowadzona nie tylko przez naukowców, ale także przez komitety składające się przedstawicieli społeczeństwa i kościoła. Dam jeden przykład. Wprowadzenie genów botuliny do jakiegokolwiek systemu roślinnego mógłby zatruć połowę ludzkości poprzez konsumpcję kilku ton właśnie tak zakażonego ryżu. Taka możliwość teoretycznie istnieje. Transgeneza u roślin jest niezwykle prosta. Wprowadza się dany gen do bakterii Bacterium tumefaciens, która rozwija się prawie we wszystkich roślinach i wymienia z nimi swój materiał genetyczny. Wprowadzenie nowych genów do genomu tej bakterii pozwoli na wszczepienie tego genu do rośliny. Wyleczenie zaś rośliny z tej bakterii, która wprowadziła dany gen przez antybiotyki, jest z kolei łatwe i szybkie. Rozszyfrowany już genom człowieka, który znany jest coraz lepiej, pozwoli zapewne wkrótce przewidzieć choroby genetyczne ukazujące się nawet długo po urodzeniu i różne skłonności, nie tylko do zapadalności na choroby, ale także zachowania, na przykład sprawy przestępczości, skłonności do nałogów i wielu innych tendencji do niepożądanych zachowań. Problemy, które jednak pojawiają się w tym wypadku, powodują, że nadzór społeczeństwa nad użyciem takich analiz powinien być wprowadzony wszędzie, już teraz i to jak najszybciej. O, i tutaj jest podziękowanie skierowane do mnie za pomoc w przygotowaniu tego artykułu. Dziękuję. Ten referat chciałem w imieniu profesora.